Cześć, Traveloverzy! Dzień dobry się z Wami! W tym odcinku zabieramy Was na pierwszą z serii wycieczek po moim rodzinnym Trójmieście. A zaczynamy od najpiękniejszego i najbardziej ekskluzywnego kurortu nad Polskim Morzem, czyli Sopotu. Przy Placu Zdrojowym, który dla wielu turystów jest bramą do Bałtyku, stoi imponująca latarnia morska. Karierę swą rozpoczęła w 1903 roku jako komin kotłowni na terenie zakładu uzdrowiskowego. Natomiast jako latarnia jest moją rówieśniczką. Czyli ile ma już wiosen? Dokładnie tyle co ja i nie drąż dalej. Ech, te kobiety. Wokół Placu Zdrojowego znajdują się eleganckie i drogie hotele, między innymi słynne przedwojenne kasyno, a dzisiaj Grand Hotel. Dawniej trzeba było zapłacić za wstęp na ten teren. Bramki wejściowe znajdowały się tuż przy latarni. Dziś opłacie podlega już tylko wejście na molo, które jest najdłuższym drewnianym pomostem w Europie. Ma ono ponad 500 metrów długości. Dzięki rozsianym wzdłuż linii morza licznym sanatoriom Sopot posiada status uzdrowiska. Nadmorska promenada to ulubione miejsce sopockich kuracjuszy i urlopowiczów. Zażywają tu słonecznych oraz morskich kąpieli. Spacerują po plaży w poszukiwaniu muszelek lub bursztynu, z którego Bałtyk słynie już od starożytności. Ja pochodzę z Gdańska, ale dla mnie i moich znajomych Sopot był po prostu kolejną dzielnicą miasta. To właśnie do Sopoćkowa, jak żartobliwie mawiał mój ojciec, jeździliśmy na spacery po słynnym Monciaku. W moich nastoletnich oczach utrwalił się obraz tętniącego życiem pasażu, pełnego sklepików, kin i cukierni. Z tamtego Sopotu niewiele do dziś zostało, a wszędzie zagościła komercja i fast foody. Dlatego też dziś pominiemy Monciaka, bo według mnie stracił swój urok. Ale za to pokażemy Wam inny Sopot. Oglądacie kanał Travela. Jeżeli Wasze lodówki cierpią na niedobór magnezu, to tu możecie uzupełnić jego braki. Ach, to dlatego wszędzie tyle magnezów. Już teraz rozumiem, skąd ten fenomen. Każdy z nich to inna dawka minerału i dlatego właśnie jest tak wiele wzorów. Jak to dobrze, że choć Ty znasz się na medycynie. No ba. Sopot od samego początku swej historii był miejscem letniego wypoczynku gdańskich kupców. Wybudowali oni swe rezydencje nieopodal małej wioski rybackiej. W XIX wieku powstał tu pierwszy profesjonalny zakład kąpielowy, a moment ten uznaje się za początek sopockiego kurortu. Sopotę to po kaszubsku błoto i stąd właśnie pochodzi nazwa miasta. Czyli że kuracjusze kąpali się w błocie? A ja myślałem, że kąpielisko to baseny. Baseny też, ale błotko jest zdrowe. Sam musisz kiedyś spróbować. To ja postoję. Prawdziwie dynamiczny rozwój miasta rozpoczął się wraz z powstaniem linii kolejowej łączącej Gdańsk z Berlinem. Od tego czasu wybudowano tu setki willi, dworków i pałacyków. Wiele sopockich willi ma konstrukcję drewnianą lub opartą o tak zwany mur pruski. Często zaprojektowano je w stylu alpejskim, z licznymi elementami secesyjnymi. Nadaje to miastu sielski wygląd, co dodatkowo podkreślają ozdobne drewniane werandy. Pokazujemy tu willę z dolnej części miasta. Część górna ma charakter bardziej rezydencjonalny. Cała historyczna zabudowa Sopotu objęta jest ochroną konserwatorską, a w jednej z willi znajduje się Muzeum Sopotu. Czy wiecie, że tutejsze ceny mieszkań są najwyższe w całym naszym kraju? Moje oszczędności wystarczą już na 1 metr kwadratowy. Za chwilę pokażemy Wam wyjątkowe miejsce. Przedtem jednak zaglądamy na plażę. Plac Rybaków to dawne osiedle zaprojektowane i wybudowane dla rybaków wypartych z centrum Sopotu. Powstało ono na początku XX wieku. Z
Zazwyczaj parter domku jest biały, a góra jest z czerwonej cegły z elementami muru pruskiego. O rybackiej historii przypomina już tylko kotwica ustawiona na środku skweru, zaś domki stały się ulubionym miejscem artystów. Dziś trafia tu niewielu turystów, ale może i dobrze, bo dzięki temu plac pozostaje oazą ciszy o magicznym wręcz uroku. My też nie wiedzielibyśmy o istnieniu osiedla, gdyby nie podpowiedź znajomego. Od tego czasu zaglądamy tu przy każdej wizycie w Sopocie. Wracamy teraz na molo. W 2011 roku wybudowano tu marinę, mogącą pomieścić ponad 100 jachtów. Stąd też odpływają rejsy widokowe i statki na hel. Plaża oraz tutejsze lungomare, jak mawiają nasi południowi znajomi, czyli promenada, łączy ze sobą całe Trójmiasto. Z Brzeźna w Gdańsku można nią dojść aż do samego centrum Gdyni. Nie potrafię nawet powiedzieć, ileż to razy dawniej przeszedłem ten dystans z całą moją rodziną. My nasz ostatni wieczór spędziliśmy na sopockiej plaży, wsłuchani w szum fal i krzyk mew. Tym widokiem żegnamy się z Sopotem. Jeśli i wy miło spędziliście ten czas, to prosimy o palce w górę. I wasze subskrypcje kanału Travelove. Do następnego odcinka. Pa!